Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj udało nam się wyrobić hejtera w niesamowite przestępstwo na Palionowie. Wysadził cały domek wieśniaków. I w dzisiejszym odcinku mam zamiar go szantażować. I on zrobi dla mnie wszystko. Zrobi dla mnie wszystko. Ja w tym momencie biorę sobie książkę i zaczynam pisać pismo do Palionowa, do Paliona, które na pewno do niego pójdzie. Czekajcie, ja tu gdzieś miałem puste książki. Tu są puste książki. Bierzemy to i od razu nazywam tą książkę. Pismo, albo uprzejmie donoszę. Tak, tak jest, prawda, tutaj jest zapisane. I ja w tym momencie zapisuję w tej księdze: uprzejmie donoszę, że hejter wysadził na moich oczach domek wieśniaków na osiedlu, na Palionowie po prostu, na Palionowie. Uważam, że jest to bardzo nie okej i powinien za to odpowiedzieć. Dlatego proszę o wydalenie go z Palionowa na zawsze. Coś takiego, tak napisane. I teraz musimy jeszcze jedną rzecz. Oraz proszę o zakazanie posiadania TNT dla dobra wszystkich mieszkańców Palionowa. No a coś takiego. Podpis tu i uwaga, tu post. Dobra, mamy podpis. Co? Czego ty tu jeszcze szukasz? Słuchaj, taką lipę odwaliłeś, że to jest szok, nie? Próbowałem odbudowywać, ale... Tak? Tak? Ja, tak. Widzisz, co ja mam tutaj w ręce? Ja w tej ręce mam książkę. Ja ci przeczytam, ja ci tego nie dam, bo ty mi to ukradniesz, będę to musiał pisać jeszcze raz. Jest tak, książka nazywa się Uprzejmie donoszę. I czytam. Uprzejmie donoszę, że hejter wysadził na moich oczach domek wieśniaków na Palionowie. Uważam, że jest to bardzo nie okej i powinien za to odpowiedzieć. Dlatego proszę o wydalenie go z Palionowa na zawsze. Oraz proszę o zakazanie posiadania TNT dla dobra wszystkich mieszkańców Palionowa. Podpis to. Proszę cię, to nie pójdzie tego do Paliona. To pójdzie do Paliona, słuchaj. Nie masz nie wyboru, pójdzie, rozumiesz? Nie pójdzie. To pójdzie do Paliona i żebyś... tak, że nie pójdzie, proszę cię. Ale dlaczego ma to nie pójść? Słuchaj, nie chciałeś się zbliżyć do wioski wieśniaków i wysadziłeś cały ich domek. Ja nie wiem, jak ale tak możesz... Ale jedno TNT tylko dałem, to jak... No, ale to było widocznie mocniejsze TNT to było, no nie wiem, no wysadziłeś strasznie dużo, stare, połowy Palionowa nie ma. Zwykłe. Jak zwykłe TNT? No, widocznie to twoje było mocniejsze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem, skąd ty masz takie mocne TNT, ale mnie to nie obchodzi, słuchaj. Odpowiedz za to, co po prostu zrobiłeś i tyle. Słuchaj, mnie to nie obchodzi, skąd ty miałeś to TNT. Obchodzi mnie to, że zniszczyłeś dom i moją ciężką pracę na Palionowie. I mnie się to... Chodź, porozmawiamy, porozmawiamy. Żebyś... Wiem, mnie to nie obchodzi, że to odbudujesz. Ty masz stąd zniknąć, rozumiesz? Ty po prostu jesteś niebezpieczny tutaj na Palionowie. To tak w ogóle nie... Chyba widzisz, co zrobiłeś? Patrz tych wieśniaków, jak oni są zakłopotani, wiesz? Niektórzy stracili dach nad głową, ty zniszczyłeś cały ich dom, ale cały ja mam ich dorobek. To odbudowałeś. Co odbudowałeś? Ale mnie to nie obchodzi, że ty to odbudowałeś. Ja tobie odbuduję. Ja to odbuduję, bo ja już dbam o to od początku, jak to wyszło. A ty niszczysz pracę po prostu tak. Ale proszę, zrobiona, już nie, mnie to nie obchodzi. Słuchaj, wiesz co? Nie. A co? Dobra, to powiedz mi, co ty byś chciał w takim razie? Ja bym chciał, żebyś tego nie mówił dywanowi, ja to zrobię. Ja to buduję. A co ja mam z tego, że ja tego nie zgłoszę? Co ty masz mieć? No nie wiem, co byś chciał? No Jezus, już zrobię wszystko, ale nie mów mu tego. Zrobisz wszystko? Proszę. No chyba... Dobra, słuchaj, wszystko. Mam dwa życzenia, które muszą zostać spełnione. Wtedy nie powiem tego Palionowi, okej? Okay? Zależy jakie. Słuchaj, w pierwszej kolejności odbudujesz ten dom. Znaczy, może na to masz czas, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, co masz zrobić, to skonfiskować całe TNT na Palionowie z wszystkich miejsc, które możesz spotkać. Przechodzisz się po wszystkich domkach i wszystkim po cichaczu masz wykraść TNT. Nikt ma nie mieć TNT, rozumiesz? I to TNT, które wykradniesz, całe w 100% przyniesiesz mi i ja będę je miał, rozumiesz? Wszystko. Ale nawet jemu mam zabrać. Masz zabrać każde TNT, które zobaczysz. Gdzie wyniuchasz TNT, masz je przynieść. Ma nikt nie mieć TNT, ponieważ to jest niebezpieczne i ty nie powinieneś go mieć, więc zbierasz je całe i przynosisz... Ale to nie wszystko. A druga sprawa, nie zbliżasz się do wioski wieśniaków. To jest jedyne miejsce, do którego się możesz zbliżać, masz o odbudować i jak to odbudujesz, to tak jak powiedziałem, jest zakres, nie możesz chodzić, a jak chcesz iść do Milki czy gdzieś tam sobie po prostu chodzić, to idziesz naokoło, wychodzisz z Palionowa, pójdziesz dookoła i przechodzisz tam górą.
Rozumiesz? Rozumiemy się? Wagonik zbuduję, o. Zrób se co chcesz, ważne, że ma to być odbudowane, ja mam zobaczyć całe TNT. Rozumiemy się? No dobra, idę zabrać. Więc ty się bierz do roboty, ja czekam u siebie na chacie na to TNT. Dobra. Dobra widzowie, aleśmy teraz wymyślili, patrzcie co robi, piję tą potę na niewidzialność, ja go śledzę, ja zobaczę czy on faktycznie robi to co robi, dobra, czekajcie, bo mogę prawie zobaczyć, idziemy, dobra, on od razu wystartował, od razu poszedł do domu Dave'a i sprawdza czy ma gdzieś TNT i od razu, dobra, od razu jest przeszukanie, widzowie, dlaczego ja to robię, ja widzowie i tak to zgłoszę do Paliona, dlatego, że ja w tej książce po prostu zmienię zapis tym, że nie chcę wydalić hejtera, tylko jako, że stała się taka nieprzyjemna sytuacja, żeby TNT stało się nielegalne i hejter niech zostanie na Palionowie, bo obiecałem mu, że tego nie zgłoszę, ale zgłoszę fakt, że zostało takie coś wysadzone i że TNT jest niebezpieczne tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu stało się nielegalne. Ja TNT, które mi hejter przyniesie, dosłownie w tej samej ilości, którą mi przyniesie, oddaję Palionowi, gdzie on polasł? Dobra, jest na dole. Oddaję Palionowi i mówię, że to jest wszystko, co miałem. Hejter jak zobaczy ile tego jest, to powie, że faktycznie tyle tego TNT było, więc będzie dowód na to. A reszta TNT, ta ogromna ilość, którą ja mam, zostanie u mnie w tej piwnicy, a poza tym i tak wykradniemy sobie to TNT, które on teraz zbierze. Chociaż ja i tak czuję, że on nie zbierze go zbyt wiele, ale spoko. Pośledźmy go i zobaczmy ile on tego TNT faktycznie jest w stanie zebrać, bo wydaje mi się, że może go być trochę na Palionowie, aczkolwiek wydaje mi się, że zdecydowana większość jest u Yetiego. Czy on wie o tym, że tam jest u Yetiego taki zbiór? Nie mam pewności, ale patrzcie, idzie do Paliona, idzie samego burmistrza ograbić z TNT. To jest przecież kradzież w biały dzień i jeszcze z miejsca jakby z posesji burmistrza, no, że to jest niesamowite. Dobra, niech on to przeszukuje i niech on sprawdza, czy tam to TNT jest. Mam nadzieję, że coś znajdzie. I mam nadzieję, ja nie chcę już patrzeć po tych skrzynkach, gdzie co jest, bo po prostu on za szybko to sprawdza i może być przypał, ale czekajcie, oddalę się lekko dalej i zjem sobie ziemniaka, bo jestem trochę głodny i musimy poczekać, aż on to wszystko posprawdza. Ja go pośledzę i zobaczymy ile on TNT znajdzie. Mi się wydaje, czekajcie, tak obstawiam, że tego TNT każdy może mieć w domu gdzieś, nie wiem. Tak wiecie, takie nie w stakach, to będzie gdzieś 15, 20 TNT, coś takiego. Więc myślę, że tak, jak on z półtorej staka uzbiera tego TNT z wszystkich domków, to naprawdę będzie dobry wynik. Chyba, że ktoś też ma naprawdę dużo TNT. W sumie może tak być. Widzę, u Bzyka to nie wiem, czy jest sens szukać, bo on tutaj może w ogóle nie mieć takich rzeczy. Tu w ogóle wiśniaki do niego się wbiły, patrzcie. One tak uciekały od tej wioski przez to, że hejter ich wyrzucił, że... Patrz, nie umiem teraz zejść na dół, nie umiem teraz... O, dobra, wyszedł ten wieśniak, schodzę sobie też. Dobra, on tak wygonił tych wieśniaków, że oni nawet u Bzyka woleli mieszkać. To już naprawdę jest wysoki poziom desperacji wieśniaków, że one wolały mieszkać u Bzyka niż walczyć o swoje własne mieszkanie. To jest niesamowite. Ja myślę, że wolałbym pod mostem mieszkać niż u Bzyka. Ale, no dobra, a tu jest jeszcze drugie mieszkanie Bzyka. Ciekawe, czy tutaj też są wieśniaki. Wydaje mi się, że mogą być. Dobra, zaczyna przeszukiwanie, okej. Wchodzimy do środka i zobaczmy co... Dobra, zaczyna przeszukiwać skrzynki. Czy tutaj jest jakieś TNT? No wydaje mi się, że Bzyku mógłby coś mieć, aczkolwiek nie wiem w jakich ilościach. Tam są te skrzynki. Ja mam przy sobie 25 TNT. Czekajcie, podłożymy gdzieś tu TNT, żeby było, że znalazł, albo może nie tu. Podłóżmy w jakimś innym miejscu. Zejdźmy na dół i podłóżmy, gdzie on jeszcze nie był. On nie był jeszcze u Milki, jeszcze chyba nie był. Więc przejdźmy się szybko do Milki i po prostu tam podłożymy to TNT. On stamtąd je zabierze. A czekajcie, u Dave'a nie był też w tej dużej żabie. Dobra, podkładamy u Dave'a. Tu otwieramy to. I teraz tak, tu weźmy i dajemy tutaj trochę TNT, żeby było, że coś tu znalazł. Gdzieś tu może będzie miał Dave jeszcze też TNT więcej w jakichś ilościach, aczkolwiek nie wiem, dobra. Niech on to sobie wszystko przeszuka potem, a ja lecę jeszcze podłożyć do Milki TNT, tak żeby on od każdego coś ukradł, wiecie, żeby poczuł, że faktycznie zrobił to, co miał zrobić i że wykonał jakąś robotę, żeby coś tam znalazł, nie? I przyniósł mi to TNT. Mam nadzieję, że to będzie całe TNT. No, całkiem możliwe jest też to, że niektóre osoby mogą mieć TNT gdzieś poukrywane, ale no jakby wiecie, co to jest za studnia w ogóle, co jest grane? Jak to się pozmieniało? O, jest odbudowane, niewysadzone. Kto był na live, ten wie. Dobra, jestem u Milki. Podłóżmy jej tutaj gdzieś TNT. Myślę, że tutaj może to być. Podłóżmy, tak, nawet jej tam fiolkę podrzuciłem, niech jest. Dobra. Jest, że tak powiem, wszystko przygotowane. Dobra, niech on teraz sobie przejdzie i to wszystko zobaczy. Ja muszę to zlokalizować, gdzie on jest. Pewnie będzie teraz u Dave'a gdzieś i tam będzie przeszukiwał. Więc lecimy teraz do Dave'a i zobaczyć, czy on tam teraz nie szuka przypadkiem czegoś. Jakiegoś TNT i innych takich rzeczy. Czekajcie, lecę tu.
Skok do góry, skok do boku. Zostało nam jeszcze 3 minuty, dobra. Za 3 minuty muszę iść na chatę i tam już czekać na niego, więc zostały nam 3 minuty tylko na to, żeby go gdzieś wyhaczyć. Dobra, jest u Dave'a, przeszukuję go. Przeszukuję go, dobra. Jest, znalazł TNT, bo miał w rękach, widziałem, że już znalazł coś, dobra. Czyli nie przyjdzie z pustymi rękami. Bo raz, że znalazł to, co ja dałem, a dwa, całkiem możliwe, że znalazł jeszcze jakieś inne rzeczy, których ja nie podłożyłem. Dobra, leci do Milki teraz prawdopodobnie, tam zostawić. Okej, dobra, plan idzie po kolei tak jak należy, jeszcze najlepsze to, że jestem sam z nim na serwerze i nikt nie jest w stanie tego zobaczyć, więc on może teraz kraść, że tak powiem, w biały dzień, jak to się mówi, i dobra, tu załatwmy tego creepera. Wow, już myślałem, że mi wysadzi, jakby mi tam wybuchł, to by mi było naprawdę smutno. No w sumie można by było też w ten sposób kogoś wrabiać, że creeper gdzieś wybuchł na przykład i że to też jest dziura po TNT. Dobra, czy on jest na chacie u Emily teraz już, czy on gdzieś, gdzie on jest? O, jest, wszedł na chatę, dobra, on wszedł tędy. Dobra, jest kocur i przegląda, czekajcie. O, tutaj jest, w tej beczce to TNT. Jeszcze go nie znalazł, dobra, więc będzie musiał szukać po beczkach. Dobra, o, znalazł beczkę. O, dobra, otworzył już tą beczkę z TNT, jest. Dobra, zabrał. Zabrał TNT z beczki. Dobra, jest git. Nie wiem, czy jest więcej tego TNT, ale niech on sobie wszystko przeszukuje. Wiecie co? Ja nie będę już ryzykował tym tutaj. Są 2 minuty do końca potki, więc ja lecę już powoli do siebie na chatę, bo on i tak może tam zaraz gdzieś iść i będzie chciał mi to oddać, więc on niech jeszcze się gdzieś przejdzie, gdzie on ma się przejść, a ja lecę już na chatę. Może tam gdzieś po prostu poczekam, aż mi się skończy pota i no i zobaczymy, ile tego TNT faktycznie przyniesie. Gypsum! Co jest? Gypsum! Co? Chyba ready. Już? Co się tu boisz zbliżać? Czyli ja co, udało ci się? Zrobiłeś co miałeś zrobić? Mam tak, to i to. Okej, okay, ile to jest TNT? 56? Okej, znalazłeś troszkę ponad stack. I to jest wszystkie całe TNT, które znalazłeś? Wszystkie, jakie widziałem. I nie ma więcej TNT na palionowie? Nie ma. Okej, no dobra, no to w takim razie mam nadzieję, że mogę ci zaufać w tym temacie. Dobra, więc teraz teraz lecisz tam. Odbudować ten domek. Masz na to 48 godzin, żeby go odbudować. I potem nie zbliżasz się do tej wioski. Rozumiemy się? No dobra. No, więc trzym się, elo. Siema. Dobra, widzowie, jest, udało się. Mamy TNT i to jest TNT, które będę musiał przekazać Palionowi. Ja chowam to do Toastboxa w tym momencie. To jest to TNT, które skonfiskowałem. I teraz pozostało już tylko zgłosić tą książkę, ale musimy ją troszkę zmienić, bo nie może tutaj być palion, uważam, że jest bardzo nie okej. Uprzejmie doszczę, że hejter wysadził na moich oczach domek wieśniaków na palionowy. Uważam, że jest to bardzo nie okej i powinien za to odpowiedzieć, dlatego proszę. Albo nie, dobra, napiszę tą książkę jeszcze raz na następnym odcinku, jak będę to zgłaszał. Bo tu trzeba się bardziej nad tym pochylić, to trzeba całkowicie zmienić, ale zrobię tak, jak mówiłem na początku odcinka.